Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj pokażę wam makijaż kolorową czaszkę. Na sam początek związuję włosy, aby nie plątały, pałętały nam się na buźce, którą będziemy malować. Użyję bazy wygładzającej z Benefitu. Nakładam ją paluszkami na policzki, troszkę na brodę, troszeczkę na czoło i na nos. Gdy już mam wygładzoną buzię, używam podkładu z Bourjois. Bardzo jasny, najjaśniejszy bodajże u nich w palecie kolor, Ivory Rose. Nakładam kilka pompek na buzię. Następnie wklepuję go Beauty Blenderem. Beauty Blender jest od Real Techniques. Gdy mam już wklepany podkład, dosyć sporą warstwę, używam korektora od Lovely w kolorze 01 Soft. Nakładam go na moje jeszcze widoczne niedoskonałości, aby najbardziej jak się da je zatuszować i troszkę na czoło, aby je rozświetlić. Wklepuję również Beauty Blenderem. Wygląda to tak. Używam pędzla ściętego i paletki pudrów od Benefitu. Następnie przechodzę do makijażu brwi. Jak widać, moje brwi są dość cienkie i dość rzadkie, więc praktycznie muszę tym pudrem je wyrysować. Gdy już mam wyrysowane brwi, utrwalam je żelem do brwi, również z Benefitu. Następnie zaczynamy makijaż czaszki. Zaczynamy od konturu tak zwanych łezek, kropli, wydłużonych kropli na bokach naszej twarzy. Gdy już je wyrysowałam, prowadzę długą linię linerem od ucha przez dół żuchwy, aby wyrysować kształt jakby naszej żuchwy. Następnie dorysowuję ozdobniki. W kolejnym kroku wypełniam nasze kropelki czarną, miękką kredką, aby całe były czarne, dawały głęboką czerń. Następnie również tą kredką pogrubiam linię wzdłuż żuchwy. I rozmazuję ją gąbeczką, którą mam na kredce, w dół, robiąc taki cień.
następnym kroku używam czarnej kredki z Bell. Akurat tutaj w tym kroku używałam kilka kredek i kilka mazaków, bo wszystkie zawodziły i nie chciały ze mną współpracować. Ale na sam koniec postawiłam na ten z Bell. Wszystko nim poprawiłam. Wyrysowuję tutaj zęby naszej czaszki. Ustawiam pionowe kreski, z których będę wyznaczać nasze zęby. Czyli od każdej kreski do każdej kolejnej prowadzę łódeczkę. Łączę je. I w kolejnym kroku wypełniam to czarną kredką. Następnie biorę malutki, najmniejszy pędzelek, jaki mam. Nabieram czarnego cienia. I robię delikatne cienie w dół i malutkie trójkąciki na końcach, które optycznie powodują, że wygląda to już jak zęby. I z każdego zakończenia wyprowadzam takie malutkie trójkąciki i u góry, i na dole. I zaczynamy używać już kolorów. Używam pierwszego pędzelka i koloru żółtego. Daję go w centralnej części twarzy, na brodę. Nos i podnos. Delikatnie jeszcze upycham kolor między zęby. Do następnego koloru zmieniam pędzelek. I teraz używamy koloru pomarańczowego z tej samej palety. Dajemy go na policzki jako kolejny kolor od żółtego. I blendujemy. Po raz kolejny zmieniam pędzelek i tym razem używam koloru zielonego, który daję na sam dół po bokach brody. I również troszeczkę upycham w zęby i blenduję. Po raz kolejny zmieniam pędzel, nabieram koloru niebieskiego i za zielonym dalej upycham ten kolor i blenduję. Tak samo z prawej i z lewej strony.
kolejnym kolorem będzie fioletowy. Mieszanka dwóch kolorów idealnie wygląda w tym miejscu. I blenduję go z niebieskim. Następnie przechodzimy do wykończenia góry. Zmieniam po raz kolejny pędzel, biorę kolor czerwony i łączę go z pomarańczowym. Po raz kolejny zmieniam pędzel i nabieram jaskrawo-różowego i łączę z czerwonym. Przy kolejnym kroku mieszam dwa fioletowe kolory i dodaję przy samej krawędzi ucha. Na koniec wezmę czysty pędzelek, rozblendowuję ostre krawędzie do chmurki, żeby nie było ostrego zakończenia. Gdy już mamy wykonany kolorowy makijaż, biorę liner i wyrysowuję naszej czaszce nos. Kolejnym krokiem jest nałożenie zębów. Używam do tego cekinów, dosyć sporych. Ja akurat te cekiny mam z jakichś naklejek na twarz, wycięte i nakładam na nie klej do rzęs. I w ten sposób przyklejam. Gdy już mam naklejone wszystkie zęby, dodaję jeszcze rozświetlacza. Ja akurat mam tutaj mocny rozświetlacz od Fenty Beauty, trochę zdewastowany, ale bardzo go lubię. Pod oczami na kościach jarzmowych dodaję delikatny. I tak wygląda cały makijaż. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że makijaż Wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!